Dzień dobry, bardzo miło Panią zobaczyć i chciałbym Pani powiedzieć, że w ogóle rozmowa z Panią to wielki zaszczyt, więc w ogóle bardzo dziękuję za taką możliwość. Bardzo mi miło, witam, wspaniała okoliczność, premiera, na którą wszyscy czekaliśmy i bardzo się nią cieszymy. No właśnie, a jak Pani zareagowała, jak się dowiedziała, że film Teściowie będą kontynuowani? Szczerze mówiąc, powiedziałam to już parokrotnie, myślę, że w gatunku bardzo serio to jest większe pytanie, czy to ma sens. W przypadku komedii robi to cały świat, Amerykanie, Europa. To jest zawsze oczywiście taki trochę uśmiech i nagroda dla tych, którzy... O, jakie tłumy. Tak, którzy, tak, tak. Wszyscy ciekawi. Którzy pokochali tę jedynkę, więc to jest taki nasz prezent dla widzów. Ale w komedii zawsze jest jeszcze do pogrzebania, więc z jednej strony widzowie znajdą tych bohaterów, których lubili i mam nadzieję to, za czym tęsknili, ale jednak nowe okoliczności, a śmiać się jest zawsze z czego. Ta komedia jest błyskotliwa, więc jest nie tylko powierzchowny śmiech, ale również miejsce na refleksję. Mnie bardzo zastanawia, jaki rodzaj Pani zdaniem Teściowych jest najlepszy? Takich, którzy szanują wolność, niezależność swoich dzieci, synowych, po prostu, którzy żyją tak, jak sami chcą i pozwalają na to innym. To jest chyba w ogóle najlepsze w relacjach różnych, bliskich i dalszych. Poniekąd odpowiedziała Pani na moje kolejne pytanie, co Pani sądzi o takim wtrącaniu się, bo czasem mamuśki są takie, że lubią gdzieś tam do synowej zagadać i powiedzieć, żeby zrobiła to inaczej. Jaki ma Pani stosunek do takich rad? No myślę, że klasą i mądrością jest zachowanie tych refleksji dla siebie. Oczywiście ja sama jestem mamą i zdarza mi się myśleć, że wiem, co jest najlepsze dla moich dzieci, ale bardzo szybko sobie przypominam, że to jest ich życie. Mogę służyć im wsparciem, poradą, ale to, zwłaszcza kiedy będą dorośli, będą ich decyzje, jak chcą żyć, kogo kochać, jaki zawód uprawiać, więc najsensowniejsze jest wstrzymanie się od takich porad, chyba że jesteśmy o nie zapytani. To już jest zupełnie inna historia. Mamy mało czasu, więc będę szybko przeskakiwał z tematu na temat. A co sądzi Pani o takim nieodcinaniu pępowiny, czyli dawaniu kasy dzieciom do końca życia? No myślę, oczywiście są różne sytuacje i różne powody tego, że wspieramy swoich bliskich i w ogóle generalnie uważam, że warto się wspierać nawzajem. Ale no oczywiście, jeśli nie dajemy dzieciom szansy na to, żeby były samodzielne i odpowiedzialne za swoje życie, no to w pewnym sensie robimy im krzywdę. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby uczyć je samodzielności po prostu. A w jakim wieku Pani się usamodzielniła? Bo Pani wydaje mi się taką kobietą chodzącą swoimi ścieżkami i zastanawiam się, w jakim wieku Pani postanowiła, że chce iść na swoje. Jak zaczęłam studiować, mimo że studiowałam w mieście, z którego pochodzę i w którym mieszkali moi rodzice, w Krakowie, ale wyniosłam się z domu i chciałam już żyć bardziej samodzielnie. Zaczęłam też pracować. Miałam to szczęście, że szybko dostawałam propozycje zawodowe, więc po prostu zarabiałam też na siebie. Oczywiście rodzice mnie wspierali, ale tak, to było dość szybko. To już kończąc naszą rozmowę, 1/3 Polaków nie wybiera się na wybory, tak mówią sondaże. Co Pani powiedziałaby tym osobom, które oddają głos komuś innemu? Znaczy, słuchajcie, ja nie mogę w ogóle tego zrozumieć, bo to jest w demokracji najlepsze i najbardziej skuteczne narzędzie, jakie mamy w ręku. Żyjemy w dziwnych czasach, w czasach, w których biorą górę jakieś radykalizmy, jedni dyktują drugim, jak mają żyć. No ludzie, w ogóle opamiętajcie się koniecznie na te wybory. Jeszcze słyszałam, że sporo kobiet nie chce iść na wybory, co już wydaje mi się absolutną paranoją. Nasze prawa w tym kraju są naruszane. No w ogóle przeraża mnie to. Absolutnie trzeba głosować. Nawet jeśli nie ma idealnych kandydatów, to są tacy, którzy na przykład szanują prawo i szanują prawa człowieka. Więc możemy liczyć na to, że w tej sferze nie będą naruszać naszych granic. Także koniecznie. Ja chodzę na wybory od kiedy tylko mogę. Pani dość głośno mówi o sprawach społecznych. Nie powstrzymuje się z tym. Ile kłód pod nogi Pani przez to dostała, że wypowiada swoje poglądy? Za co ja jestem wdzięczny, a niektórzy mogą po prostu się na Panią złościć. Ile kłód rzucają? Ludzie się złoszczą z lęku, z niewiedzy. Agresja jest tak naprawdę wynikiem ignorancji. Więc ja nie skupiam się na tych kłodach. Ja bym się bardziej źle czuła, gdybym się nie wypowiadała. Czułabym, że marnuję potencjał, jaki mam. Poza tym to nie jest tak, że ja tylko dostaję kłody i hejt. Ja dostaję bardzo dużo wyrazów wsparcia, podziękowań, solidarności i na tym się skupiam. My dzisiaj potrzebujemy
wspierać się nawzajem, a nie skupiać na tym, co jest negatywne. To mam ostatnie pytanie. Gwiazdy telewizji polskiej pracujące w rozrywce mówią, że one nie wspierają partii rządzącej i odcinają się od polityki. Jaki ma pani do tego stosunek? To jest dla mnie nieco zabawne, ponieważ my możemy mówić, że nie interesuje nas polityka, ale naprawdę możemy być pewni, że polityka zainteresuje się nami. To, co się dzieje w sferze praw kobiet w tym kraju w tej chwili, no to jest naruszenie naszych podstawowych wolności. Nagonka na mniejszości, na społeczność LGBT+, jest naruszeniem praw człowieka, więc można się nie interesować polityką w takim wymiarze, żeby nie angażować się w politykę. Ja nie chcę być polityczką, ja działam społecznie, charytatywnie od bardzo wielu lat i raczej z NGO-sami. Natomiast dzisiaj nawet obrona starych drzew jest polityką, dlatego to, co na przykład opowiada Konfederacja o zwierzętach, dla mnie obrończyni praw zwierząt, miłośniczki zwierząt, jest wstrząsające, więc nie wiem, jak się można nie interesować polityką. Trzeba się nią interesować, bo ona zapuka do naszych drzwi. Mi tu chodziło bardziej o to, że jak pracują w telewizji polskiej w rozrywce, to odcinają się w ogóle od telewizji i od tego, że telewizja jest partią, telewizją partiową. A, partyjną. Przepraszam, aha. Tak, partyjną. I mówią, że ja w rozrywce, to ja tego nie wspieram, aha. Ja tylko w rozrywce. Dla mnie osobiście jest ważne, żeby być spójną osobą i uczciwą, i jeśli mój pracodawca pluje, szkaluje osoby, które cenię, a nawet jeśli ich nie znam, to uważam, że mają takie samo prawo do bycia sobą jak ja, no to nie chcę mieć nic wspólnego z takim pracodawcą. Tak jest moje myślenie, ale to jest moja decyzja. To są decyzje, które podejmujemy w własnych sercach i odpowiadamy za nie przed sobą przede wszystkim, skoro tak czują. Czyli trochę takie mydlenie oczu ludziom, że ja się odcinam, ja tylko rozrywka. Ja jestem osobą, dla której bardzo jest ważne, żeby to, co robię, było spójne, żeby jedno nie przeczyło drugiemu. Biorę odpowiedzialność za swoje wybory i tyle. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i wszystkiego bardzo. Dobrego. Wszystkiego dobrego.